Dobry początek, później koniec nam uciekł. W czwartym biegu taki dosyć duży błąd zrobiłem, że po nawet niezłym starcie pojechałem za szeroko i zawodnicy jakby z innych polstartowych to wykorzystały. No niestety, tak po prostu było błąd i też czwarty, piąty bieg już motor nie był tak szybki, jak powinien być i też z ustawieniami troszkę poszliśmy nie w tą stronę. Ale co jest dobre, to wiemy, gdzie był błąd i co trzeba zrobić, żeby kolejnym razem się jakby wywarować takich błędów i żeby było lepiej. Gratulacje wygranym i idziemy do przodu cały czas. Można powiedzieć, występ Zielonogórzan bardzo udany dzisiaj, z tego pewnie jesteśmy zadowoleni. Natomiast ja bym chciał Ciebie zapytać o tor, jak tutaj oceniasz przygotowanie, bo tor jednodniowy, często mówicie, że one się różnią, tak, od tych jakby klasycznych. Jak to wyglądało dzisiaj na Narodowym? Perfekcyjnie przygotowany tor, naprawdę to jest słowa brawa i naprawdę pozytywne słowa dla organizatorów, którzy naprawdę świetnie przygotowali tor. I było to wspaniale jeździć na tak dobrze przygotowanym torze. Słówko jeszcze o kwalifikacjach, pierwszy raz w historii, coś nowego, coś innego, fajne i zobaczymy w praniu, jak to wszystko wyjdzie.